gram Elkę Kowalik, główną postać, singielkę. Elka jest researcherką, jest dziennikarką portalu Co Tam. I ma taką troszeczkę rolę w tej redakcji, no bardzo często jest niezauważona, natomiast to jest dziewczyna z wielkim potencjałem, bardzo dobrze pisze. Mikołaj jest taką no, dość zdolną, redakcyjną bestią, nie chcę mówić czarnym charakterem, natomiast jakby okazuje się, ja się też dowiaduję i z biegiem czasu i kręcenia kolejnych odcinków, okazuje się, że Mikołaj jest w stanie posunąć się bardzo daleko do takich no, nieczystych zagrań, żeby osiągnąć jak najlepszy cel, czyli jak najlepszy materiał. Chcę być tym czarnym koniem, zawsze we wszystkim absolutnie najlepszym i prawdopodobnie zrobi wiele, jeżeli nie wszystko, żeby osiągnąć cel, a to nie do końca są czyste zagrywki, więc on też mnie tutaj troszkę zaskakuje, ale myślę, że nie tylko mnie. Moja postać ma na imię Natalia, jest główną siostrą głównej bohaterki. Jestem siostrą głównej bohaterki, kochamy się, wspieramy w każdej sytuacji, Natalia jest postacią pozytywną i jest zbudowana trochę na zasadzie kontrastu do głównej bohaterki, czyli ma ustabilizowane życie uczuciowe, zbliża się jej ślub, ale to życie jest ustabilizowane uczuciowo do czasu, wszystko się zmieni. Kreuję postać Tomasza, fotografa, człowieka fajnego, sympatycznego, wolnego. Czy ten Tomasz jest kochliwy? Nie. Kompletnie nie. Bardzo lubi swoją pracę, lubi zdjęcia, lubi robić i jest generalnie dobrym człowiekiem, ale nie jest jakimś specjalnym, nie ugania się za dziewczynami. Ma jedną swoją dziewczynę, z której jest zakochany. Gram z Sylwię, dziewczynę Tomasza, byłą modelkę, obecnie interesującą się modą nadal. Natomiast teraz Sylwia jest bardziej skierowana na dom, na rodzinę, na związek. Jest to postać blogerki modowej, Malena. Pracuję w redakcji, tam gdzie pracuje singielka tytułowa. Jestem wielowymiarowa, nie jest taka właśnie jednopłaszczyznowa, więc wydaje się na początku trochę antypatyczna, aczkolwiek potem mam nadzieję, że się ją polubi. Zna się na modzie, nie lubi zachowawczości. Kreuję postać Moniki, recepcjonistki, szalonej, kolorowej, kobiecej mam nadzieję i takiej zwariowanej, także mam nadzieję, że będzie sympatyczną w odbiorze.